Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jak widzicie, ulepszyłem naszą farmę do XP-ków. Nieznacznie, ale postawiłem połączenia towarowe, postawiłem habitat. Dlaczego? Ponieważ pogoda bywa, że jest całkiem mało sympatyczna tutaj, dlatego uznałem, że jakieś tam pomieszczenia, w których można się schować, jak najbardziej się przydadzą. Dodatkowo postawiłem tam stół do wytwarzania, żeby nie robić tego na dworzu i wyrko, żeby nie spać pod chmurką. Dodatkowo sobie pomyślałem, że fajnie by było mieć tutaj miejsce, w którym będziemy mieli większość chociaż tych podstawowych surowców w jednym miejscu, nie? Zgromadzoną. Dlatego poza podstawowymi składnikami, takimi jak tutaj mamy, czyli wodą, gliną, kobaltem, żelazem i niklem, dzięki połączeniom towarowym sprowadziłem też beryl i hel 3. Kolejne pojemniki już mam przygotowane. Najprawdopodobniej użyję ich do sprowadzenia miedzi z innego posterunku. I dzisiaj sobie omówimy, jak to zrobić, jak zrobić połączenia międzygalaktyczne. O tych systemowych no nie będziemy mówili, ponieważ no są one prostszą wersją połączeń międzygalaktycznych. Dodatkowo jeszcze zamontowałem 3 wieżyczki, ponieważ udało mi się załapać na atak piratów na tym posterunku. Wiem, że może 3 wieżyczki za dużo nie zdziałają, ponieważ nie jest to jakaś duża siła ognia, która by tutaj mogła ich powstrzymać, ale myślę, że dadzą mi one na tyle dużo czasu, żebym ja mógł się ogarnąć i odeprzeć ten atak osobiście. Co do samych piratów, nie byli oni jacyś bardzo uciążliwi, tam 3 do 8 chyba levelu. No ale zniszczyli mi kilka elektrowni wiatrowych. To mnie trochę zdrzaźniło, bo musiałem je naprawiać. Rozwalili koparkę, co zauważyłem po dłuższej chwili, kiedy przestał po prostu przybywać surowiec. No i co? Czemu twierdziłem, że chcę sobie pościągać tutaj dodatkowe surowce? Już wam wyjaśnię. Zakładając ten posterunek jako farmę doświadczenia, stwierdziliśmy, że będziemy robić izocentrowany magnes i panele adaptatywne, ponieważ je możemy wytwarzać z surowców, które są tutaj. Tak, trochę skrzynek też sobie tutaj natrzaskałem, żeby w razie czego móc przetrzymywać jakieś fanty i tak dalej. Oczywiście też mam wszystkie stoły, żebym mógł wytwarzać nie tylko itemki, ale ulepszać broń, czy przeprowadzać badania nad ulepszaniem broni. Dobra, Stefek, wyginaj od stołu. No już, spadaj. I tak jak mówiłem, surowce, które posiadamy na tej planecie, pozwalają nam tworzyć magnes i panele adaptatywne. Jest to o tyle optymalne, ponieważ magnes potrzebuje kobalt i nikiel, panele adaptatywne żelazo i glin. Czyli te dwie rzeczy możemy sobie robić spokojnie, one nie kolidują surowcami ze sobą. Możemy z innych placówek sobie tutaj sprowadzić na przykład srebro i miedź i będziemy mieli 3 produkt, który możemy wytwarzać,
na którym będziemy mogli expić. Albo tak jak ja poszedłem, beryl już mam sprowadzany, jak widzicie, mam tam 999+, także magazyny się cały czas zapełniają, ponieważ cały czas dostaję dostawy berylu. I teraz sobie sprowadzimy jeszcze do posterunku miedź, tak że będziemy mogli wytwarzać też właśnie ten reostat stopnia Tau. Nie sprawdzałem, czy inne rzeczy, ale to chyba by były trzy rzeczy, które byśmy mogli robić, które ze sobą w żaden sposób by nie kolidowały. Reszta już potrzebuje rzeczy wytwarzanych przez nas, więc tu już wchodzi za dużo zachodu, nie? Dobra, teraz sobie skoczymy na mój posterunek. Na którym mam mieć i z którego będziemy ją transportować. Przy okazji omówimy sobie też kilka podstawowych rzeczy, ponieważ jest parę spraw, o których trzeba pamiętać, budując posterunek, budując połączenie między posterunkami. Ale to już jak dotrę na drugą planetę. Nie wiem, czemu ja zawsze biegam do statku. Powiem wam, że to, na co ludzie tak narzekają tutaj, mam na myśli szybką podróż. To chyba tutaj było. Jeszcze nie usunąłem sobie obszarów lądowania tutaj, ale to w swoim czasie. To chyba było tutaj. Szybka podróż jest naprawdę czymś nader przydatnym w tej grze. No witajcie, jesteśmy w mojej pierwszej placówce, która wysyła na Basset Haliberyl. Niestety, jeśli chodzi o trzecią placówkę, w której mam miedź, którą chcę przesyłać właśnie też do Basset, nie ma Helu 3. Tak więc będę musiał rozpocząć transport stąd do placówki trzeciej, żeby mogła przesyłać miedź do Basset. Więc zacznijmy. Lądowisko już mam postawione. Tutaj macie połączenie, które właśnie wysyła na Basset Hel i Kobalt, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Beryl, przepraszam. I wspominałem o kilku podstawowych rzeczach. Pamiętajcie, jeżeli stawiacie magazyny, tak jak ja mam tutaj, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Magazyn, do którego podłączycie koparki, ten jest magazynem wejściowym. Od niego podłączamy magazyn drugi. Od drugiego magazyn trzeci, od trzeciego czwarty, od czwartego piąty. Oczywiście możecie ich sobie zrobić, nie wiem, 20, 100, zależy jak tam macie ochotę zaszaleć. W każdym razie połączymy je wężykiem. I teraz ważna informacja. Ostatni podłączony magazyn jest magazynem wyjściowym. Musicie o tym pamiętać. Nie możecie puścić na przykład połączenia do lotniska z pierwszego magazynu. Zawsze z ostatniego magazynu podłączonego do sieci magazynów. Może tak.
Dlaczego? Ponieważ surowce, które nasze koparki wykopują, nie składują się od pierwszego magazynu do ostatniego, tylko składują się od ostatniego magazynu do pierwszego. To znaczy, że ostatni magazyn zapełnia się najszybciej. Dlatego też wszystkie połączenia wyjściowe naszych magazynów zaczynamy od ostatniego magazynu. No i jak widzicie tutaj magazyn jest podłączony, teraz mi trochę tu statek zawadza. Magazyn jest podłączony do kontenera nadawczego. Tak samo Hel 3. Mam co prawda 10 magazynów, ale są one osobno połączone. Jak widzicie, jedna koparka wydobywuje Hel do tych dolnych magazynów. Są one połączone. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I teraz od piątego magazynu do kontenera nadawczego druga koparka tak samo do pierwszego magazynu u góry, później przez drugi, trzeci, czwarty, piąty i od piątego magazynu podłączam na lotnisko. Można oczywiście też, nie stoi nic na przeszkodzie, jeżeli sobie podłączycie lotnisko bezpośrednio z koparki. Zauważyłem, że to też działa, nie ma jakiegoś większego problemu, żeby nie działało. Czyli tak jak mówiłem, podłączamy koparkę do pierwszego z magazynów. Pierwszy magazyn łączymy z drugim, drugi trzecim, trzeci z czwartym, czwarty z piątym. W tej chwili pierwszy magazyn. Magazyn wejściowy, do którego wchodzi nasz urobek. Piąty magazyn. Magazyn wyjściowy, w którym tak naprawdę się składa i z którego poprowadzimy połączenie do kontenera nadawczego. Także mamy jeden ekstraktor helu, zasila nam nasze lotnisko. Możecie postawić magazyn na hel, nie musicie. W końcu same koparki też mają jakiś tam nieduży magazyn w sobie. Druga koparka będzie nam wydobywała hel i przesyłała go na placówkę, gdzie go potrzebujemy. Wyjdźmy z menu budowy. Jak widzicie, lampki są czerwone, znaczy się, że lądowisko nie działa. Teraz wejdźmy w panel zarządzania. I macie tak, Beset i Sumati. Chcę właśnie na Sumati wysyłać. Tylko nie wiem, czemu mi Neodym i Beryl pokazuje, poczekajcie. Bo wcześniej trochę testowałem, także może się tak zdarzyć, że jeszcze jakieś śmieci mam w magazynie, dokładnie. Zaraz wam zresztą powiem o tym, co mi tam wyszło, ale to na spokojnie. Najpierw stworzymy to połączenie z helem, gdzie przeniesiemy na Sumati i tam dokładnie wam opiszę. Teraz macie, że wysyłany będzie tylko Hel 3 i dokładnie o to mi chodziło. Wybieramy połączenie towarowe, międzyukładowe. Czy na pewno chcesz to połączyć? Aktualne połączenie brak, nowe połączenie Sumati, placówka 3. Czyli tam, gdzie chcę mieć swój Hel. No i zatwierdzamy. Jak widzicie, oświetlenie nam się zmieniło na zielone i zaraz powinien zacząć krążyć
transportowiec. Nie wiem, który ląduje teraz. A? Czyli zaraz, za chwilę będziemy mieli pierwszy transport na Sumati i będziemy mogli tam zacząć przesyłać miedź na Baset. Baset. Dobra, ja teraz sobie skaczę na Sumati i się widzimy tam za chwileczkę. Dobra, jesteśmy w mojej placówce, w której mam miedź. Mam nadzieję, że nie zamotam wam za bardzo, jeżeli... No wskakuj, chłopie. Jeżeli by się tak stało, to piszcie, pytajcie. Będę starał się albo wyjaśniać na bieżąco, albo po prostu jeszcze raz machnę materiał z połączeniami co i jak. Zobaczmy, czy nasz transportowiec tutaj gdzieś śmiga. Nie wiem, na którym lądowisku będzie lądował, także chciałbym poczekać, bo muszę wiedzieć też, jak je połączyć, nie? Ponieważ jedno lądowisko będzie... A, dobra. No i już jestem w domu. Teraz możemy sobie porozmawiać o samych lądowiskach. To jest lądowisko odbiorcze. Tu jest kontener odbiorczy, czyli wszystkie rzeczy, które przewiezie nasz statek, lądują w tym kontenerze. Podłączyłem go do magazynów helu, które będą nam potrzebne do obsługi tego lotniska. I przykra sprawa. O samych lądowiskach zacznijmy może. Lądowiska są w stanie ogarnąć tylko jedno połączenie. To znaczy, że jeżeli chcecie wysyłać na dwie planety, będziecie potrzebowali dwóch lądowisk. Tak jak ja w tym przypadku. Jedno jest tylko lądowiskiem odbiorczym, a drugie będzie tylko lądowiskiem nadawczym. Druga sprawa. Możecie podłączyć kilka materiałów do kontenera nadawczego. Na przykład możecie, teraz będę mówił tak czysto z pupy, macie posterunek, na którym występuje miedź i srebro. I chcecie oba te pierwiastki przesyłać do jakiejś swojej bazy głównej. Możecie zrobić to oczywiście przy użyciu jednego lądowiska. Po prostu podłączacie koparki czy magazyny miedzi i srebra do jednego kontenera nadawczego i wysyłacie. Tylko jest z tym mały problem, ponieważ w momencie, kiedy one dotrą do waszej głównej bazy, kontener odbiorczy nie rozdzieli ich na poszczególne kontenery. Będzie wam wszystkie pierwiastki wpierniczało w jeden i ten sam kontener. Także jeżeli chcecie mieć to w miarę uporządkowane, tak jak ja sobie tam zrobiłem na Baset, że na każdy minerał osobny magazyn, jednym lądowiskiem będziecie musieli wysyłać srebro, a drugim lądowiskiem będziecie musieli wysyłać kobalt. Zrobić dwa osobne połączenia wychodzące w swojej głównej bazie dwa osobne lądowiska odbierające. No chyba, że wam nie przeszkadza bajzel w magazynach, że to wszystko będziecie mieli naćpane razem. Ale wydaje mi się, że na dłuższą metę logistycznie by mogło to być ciężkie, jeżeli byście akurat potrzebowali jakiś konkretny jeden pierwiastek zabrać z tych magazynów.
No, chyba, że uda wam się zrobić, że wszystkie pierwiastki potrzebne będą sprowadzane na tamtą bazę, nie? Ja jeszcze nie ogarnąłem tego na tyle planet zasobnych, żeby tak robić. Co możecie wysłać razem? I co kontener wam rozdzieli? Kontener rozdzieli płyny, gazy i minerały. No, minerały stałe bez sensu, minerały po prostu. Czyli wodę, gaz i minerały możecie wysyłać razem. Możecie podłączyć do tego 3 odpowiednie magazyny do kontenera odbiorczego i on to wam wtedy ładnie porozdziela. Ale jeżeli by było kilka minerałów, złoto, srebro, kobalt, miedź powiedzmy, byście znaleźli taką zajebistą placówkę, gdzie to wszystko występuje, wysłali jednym lądowiskiem, to to wszystko będzie wpierniczone do jednej skrzyni. Także, żeby zachować jakikolwiek porządek, byście musieli to wysłać 4 osobnymi lądowiskami. Co jeszcze? Dodatkowym problemem jest limit połączeń towarowych. Standardowo on jest wynosi 3 sztuki. Widzę, że po podniesieniu umiejętności zarządzanie placówką możecie ich zbudować 6. Nie wiem, czy można więcej, ale chyba nie. Zresztą za niedługo podniosę tą rangę, to zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie. Już, przestań. Się mi bojowy tu zrobił. Dobra, to teraz ogarnijmy sprawę. Mamy nasze lądowisko. Oczywiście, jeżeli macie hel, na przykład gdybym tutaj, na tej planecie, gdzie mam miedź i chcę ją wysyłać, miał hel, to po prostu tak jak na poprzedniej placówce. Podłączamy koparkę helu do lądowiska, tutaj do tego pierdolnika i ona zaopatruje nam nasze lądowisko, nie ma problemu. Jeżeli sytuacja u was wygląda tak jak u mnie, że tego helu nie ma, no to musimy go wpierw sobie sprowadzić. Hel mamy sprowadzony. Ładnie tutaj ląduje. Nie wiem, czy te magazyny mam ze sobą połączone. Zaraz zobaczymy. Nie. To weźmy je sobie połączmy. To ja odpierdzieliłem teraz. Jeszcze spadłem. Nieważne. Nic się nie stało. Weźmy to sobie, usuńmy. Pamiętajcie, że przytrzymując klawisz R możecie spokojnie usuwać. Dobra. I tu mamy podłączony w tej chwili ostatni kontener. Wyjrzyjmy go sobie. Trochę z tyłka je postawiłem, bo nie będzie widać pojemności. Będzie widać. Jak widzicie, pierwszy kontener ma 0. Ten, do którego... To jest kontener... Dam radę przejść tędy? Nie dam. O, nie ma lekko. Dobra. To jest kontener, do którego mam podłączone lądowisko. Czyli z lądowiska zasoby przechodzą do niego.
gdybyście do niego podłączyli drugie lądowisko, byście zrobili z niego kontener wyjściowy, byłaby dupka, bo nie ma on w sobie żadnych zasobów. Jak widzicie, drugi kontener też nie ma, trzeci też pusty, czwarty tak samo i w piąty dopiero się zapełnia helem. Także pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Ostatni kontener jest kontenerem wyjściowym zawsze. Ostatni, który podłączyliście. Jak ja wszedłem w aparat? Jesus. Coś za szybko chyba nacisnąłem. No i teraz, żeby zasilić nasze lądowisko, podłączamy ostatni kontener do, nazwijmy to, zbiornika, do zbiornika lądowiska. W tej chwili lądowisko mamy zasilone. Jedyne, co musimy zrobić, to znaleźć naszą miedź. Miedź, miedź. I przy ekstraktorach jest tak samo. Wezmę trochę zbliżę. Kontener wejściowy. Kontenery jakieś tam po drodze. I ostatni kontener, który podłączyłem, jest kontenerem wyjściowym. I ten kontener podłączamy. Pokaże czy nie pokaże? Nie pokaże, ale chyba z automatu się dobrze podłącza do kontenera nadawczego. Tak celowałem, bo nie wiedziałem, czy mi pokaże, że to jest kontener nadawczy, ale tutaj chyba gra jakoś w miarę automatycznie ogarnia temat. Bo nie wiem, czy przed patchem nie było możliwości tego źle połączyć. Ale tu już nie będę o tym wspominał, żeby nie mieszać. Czyli tak. Mamy podłączony hel, który sobie przyjeżdża z posterunku drugiego. Mamy podłączoną miedź. Nie wiem, czy ona wydobywuje, czy nie. Ciężko stwierdzić, nie? No zaraz sobie zobaczymy. Mamy połączoną miedź do pojemnika nadawczego. I jedyne, co teraz trzeba zrobić... Dam radę! Jezus, nie dam rady. Podchodzimy do kontroli, widać zasoby wysyłane, mamy miedź, ponieważ tylko miedź sobie podłączyliśmy. Mam jeszcze na tym posterunku ołów, ale tak jak mówiłem, nie chcę sobie robić pierdolnika w magazynach, dlatego ołów będę wysyłał trzecim połączeniem międzyukładowym, czyli będę musiał zbudować trzecie lądowisko. No i mamy w BESET już przygotowane lądowisko odbiorcze i tam możemy wysyłać. Także tworzymy połączenie, zatwierdzamy. BESET nic nam nie wysyła, bo stamtąd nie chce nic wysyłać, to jest tylko punkt odbiorczy, a my mamy zasoby wysyłane mieć. Kurde, naprawdę mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, bo wydaje mi się, że motam strasznie. Tak naprawdę nie jest to w żaden sposób trudne ani skomplikowane.
ale nie wiem, jak to wytłumaczyć dokładnie, żeby miał ręce i nogi. Jeżeli, mówię, byście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie, pytajcie, w razie czego nagram jakiś drugi filmik, gdzie postaram się to prościej ogarnąć. Dobra, jesteśmy w Beset. I to jest lądowisko odbiorcze, które będzie odbierało miedź. Nie wiem, czy już jakaś tu dotarła, czy jeszcze nie. Jeszcze nie, dobra, to poczekajmy, aż dotrze. W sumie lada chwila powinien być, także ja sobie zapalę. Wam tu zrobię jakieś ścięcie do momentu, kiedy przyleci transport. I zobaczymy. O, już chyba go słyszę. O, to było szybkie. Dobra. I jak widzicie, pierwszy transport miedzi dotarł do kontenera odbiorczego. Teraz wchodzimy w tryb budowania. Ja to zawsze robię, wchodzę przez skaner, czyli F, później R, V, przenoszę się na widok z góry. I teraz mamy nasz kontener odbiorczy, czyli prawy klawisz myszy. Tu mam już przygotowane pojemniki, właśnie na zasadzie tych pojemników. Wam pokażę, jak mam to połączone. Tylko muszę się upewnić, żeby do dobrego kontenera podłączyć. Dobra. Mamy zrobione połączenie. Wróćmy do... I teraz miedź z tego pojemnika powinna być przenoszona do tamtego kontenera. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak jest. No jest. Jak widzicie, zapełnia się, w 18% jest zapełniony. Skoro się ten kontener zapełnia, to znaczy, że nie mam zrobionego jeszcze połączenia. Teraz wam pokażę, jak, w jaki sposób łączę właśnie wyższe magazyny, no, magazynami to nazwijmy. Czyli pierwszy, to będzie drugi. Drugi, trzeci. Trzeci, czwarty, czwarty, piąty. Z piątego idziemy do góry. I się cofamy. Mamy podłączony ostatni kontener. I jeżeli nic nie spierniczyłem, gdzie one mają wyświetlacze? Tutaj. Wejdźmy sobie w tryb foto. Żeby nie skakać jak głupek, nie? Jak widzicie, ostatni kontener jest zapełniony w 20%. Czyli ten ostatni kontener jest naszym kontenerem wyjściowym.
Jeżeli byśmy chcieli na przykład sobie postawić, mieć dostęp do niego i postawić, matko jedyna, jak to się nazywało. Pojemnik transferowy. Ja tutaj widzę, nie mam smaru i wolframu, ale już mam namierzony wolfram, także z jednego posterunku też go będę sprowadzał. No ale załóżmy, że stawiamy tutaj pojemnik transferowy. To żeby ten pojemnik transferowy działał, musimy go podłączyć do tego kontenera, tak jak mam to zrobione. Tutaj w tym wypadku. Mam pojemnik transferowy podłączony do kontenera wyjściowego. Jest to zrobione po to, żebym nie musiał skakać i sięgać po zasoby, nie? Chociaż tak naprawdę wystarczy się trochę przespać. Jak widzicie, już mam wszystkie magazyny zapełnione, także spokojnie mógłbym je zacząć rozbudowywać dalej. No ale na razie nie mam takiej potrzeby. Myślę, że jak trochę rozwinę badania nad placówkami, jak będę mógł stawiać większe magazyny, zacznę je po prostu wymieniać na większe. I co, jeżeli będę chciał, tak jak mówiłem, sprowadzać jeszcze ołów z tamtego posterunku, to na tamtym posterunku będę musiał postawić kolejne lądowisko, które będzie ten ołów nadawało. Tutaj postawić kolejne lądowisko, które będzie ten ołów odbierało i przesyłało do osobnych magazynów, które dopiero postawię. To by było chyba tyle, jeśli chodzi... Oj! Jeśli chodzi o połączenia międzyukładowe. Połączenia w systemach działają tak samo, także... Pamiętajcie, jeżeli chcecie, możecie... wyjdźmy stąd. Możecie przesyłać sobie kilka różnych surowców. Tak jak tutaj na przykład mam beryl i hel. Jest wysyłany z Antarum. I one ładnie będą się rozdzielać, ponieważ... Beryl jest pierwiastkiem stałym, hel jest gazem, więc gra to jeszcze ogarnia i rozsyła odpowiednio do odpowiednich magazynów to. Jak widzicie, tutaj dwie wiązki wychodzą. Jedna idzie do właśnie magazynów berylu, a druga idzie do magazynów helu. I tutaj gra sobie radzi, ponieważ no, magazyny mają określony rodzaj skupienia, jaki przyjmują, nie? Gaz, woda, ciała stałe. Ale jeżeli byście kilka rodzajów pierwiastków tego samego skupienia wysłali, czyli tak jak mówię, kilka ciał stałych. Nawet jeżeli byście mieli podłączone trzy różne magazyny, gra i tak będzie wam wpychać wszystko do jednego. Także to jest wasza wola. Czy chcecie mieć to wszystko w miarę jakoś ładnie posortowane, żeby mieć do tego dość łatwy dostęp, czy nie przeszkadza wam i zrobić jeden wielki magazyn i to wszystko wpierniczać do jednego wspólnego magazynu. Wtedy oczywiście będziecie mogli zbudować mniej tych lądowisk, co zdecydowanie jest zaletą. No ale będziecie mieli większy pierdolnik w magazynach, nie? Ja wolę postawić ciut więcej lądowisk, a mieć to jakoś w miarę przyzwoicie uporządkowane. Mam w tej chwili
dwa lądowiska, czyli jeszcze generalnie cztery mógłbym tutaj postawić, o ile je zmieszczę w ogóle na tej powierzchni, bo powierzchnie placówek są strasznie małe. Aha, o czym chciałem wspomnieć już na którymś z poprzednich filmów, bo trafiłem na YouTubie na materiał, gdzie gość podłączał zasilanie do koparek. Nie ma potrzeby. Jeśli chodzi o zasilanie, nie musicie tego podłączać ani do koparek, ani do habitatów, ani do niczego takiego. Zasilanie wystarczy, że jest i żadnych kabli do niego nie prowadźcie, proszę was. Bo jak widzicie, ja już tu mam srogi pierdolnik, jeśli chodzi o przewody i zaczynam się powoli w tym wszystkim gubić. A teraz jeszcze, jeżeli byśmy chcieli poprowadzić zasilanie od tych wszystkich elektrowni wiatrowych do wszystkich koparek, to byłby jakiś kosmos, nie? Dobra, mam nadzieję, że wam nie zagmatwałem tego bardziej i trochę udało mi się chociaż wyjaśnić, jak sprawę ogarnąć. Mówię, jeżeli by były jakieś problemy, jestem na grupie Starfield Polska, możecie mnie tam znaleźć. Ksywka Grid. Możecie pisać na priv, nie ma problemu. Możecie pisać pod filmem. Wszystko będę starał się wyjaśnić. A ja w tej chwili kończę. Podłączę jeszcze sobie ołowik, żeby tutaj przylatywał. I widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i na razie. Do zobaczenia.